Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich zajęczy dzień. Koszulka. Dwa proszę. Dziękuję, Ruby. Cześć, Max. Masz miejsce przy oknie. Te spodenki są okropne, Max. Dlatego jedziemy do sklepu. Kupimy ci parę nowych, ślicznych ogrodniczek. Chcę koszulkę. Mamy tylko $5 na nowe spodenki. Kiedy je kupimy, nic nam nie zostanie. Chodź, Max. Chcę koszulkę. Chcieliśmy kupić ci spodnie, Max, a nie koszulkę. Dział chłopięcy chyba jest gdzieś tam. Obejrzę sukienki, dobrze? Ha, spójrz, Max. Ta sukienka idealnie pasuje do mojej torebki. Muszę ją przymierzyć. Niestety, sukienka jest za duża. Pójdę poszukać trochę mniejszej. Zaczekaj tu, Max. Zaraz wrócę. Czerwonej sukienki w moim rozmiarze. Ale spójrz, co znalazłam. Okropnie. Nie wychodź, Max. Zaraz wrócę. Na pewno będzie pasować. Bardzo ładny kolor, prawda? Nigdzie nie odchodź. Szybko ją przymierzę. Koszulkę! Jak ci się podoba, Max? Max? Max! Dokąd się wybierasz, braciszku? Chcę koszulkę! Nie, Max, nie przyjechaliśmy po koszulkę. Musimy kupić ci spodenki, na nic więcej nie mamy pieniędzy. Czekaj tutaj i nie ruszaj się stąd. Zdejmę tylko sukienkę i przebiorę się w moje ubranie. Dobrze, Max? Ta zielona też bardzo mi się podoba, ale na wieszaku wyglądała lepiej. Odniosę tę sukienkę na miejsce, a potem poszukamy spodenek. Max? Dokąd on poszedł? Max! Dokąd idziesz? Max! Sukienka! Tutaj! Gdzie mam go szukać? Chcę koszulkę. Dokąd on poszedł? Max!
jestem pewna, że poszedł w tę stronę. Musi być gdzieś tutaj, w dziale z koszulkami. Max! Ruby? Max! Ruby! Wiem, że tu jesteś, braciszku, ale nigdzie cię nie widzę. Jesteś wreszcie. Chodźmy. Musimy poszukać spodenek. Co ty masz na sobie? Mam koszulkę. Nie, Max, nie przyjechaliśmy tutaj po koszulkę. Musimy kupić ci spodnie. A kiedy już je kupimy, skończą się nam pieniądze. Odwiesimy teraz koszulkę na wieszak, dobrze? Zaraz, gdzie ona wisiała? Dzień dobry, Max. Masz ochotę na pyszne orzechowo-czekoladowo-karmelowe lody? Poczęstuj się. Są tak smaczne, że poprosisz o drugą porcję. Tutaj jest. Chodź tu, Max. Zdejmuj już tę koszulkę. Max? Robisz? O nie! Ubrudziłeś się! Co teraz będzie? Ta koszulka kosztuje $5. $5? Dziękujemy za wizytę w naszym sklepie. Musimy przecież kupić ci spodenki, Max. Nie ma pieniędzy. Pokaz mody Maxa i Ruby. Babciu, możemy się dzisiaj pobawić na poddaszu? Oczywiście, Ruby. Pełno tam moich przeróżnych starych ubrań. Możecie mierzyć, co tylko chcecie. Przecież mówiłam, prawda? Cześć, Max. Ty też chcesz się z nami tutaj pobawić? Pirat! Maxiu, wiem, że to wygląda jak kufer pirackich skarbów, ale w środku jest coś jeszcze lepszego. Pirat! Max! O! Ruby! Widzisz, Max? Babcia trzyma tutaj wszystkie swoje piękne, stare suknie. Będziemy je mierzyć przed lustrem, Ruby? Aha! Luizo! Coś mi przyszło do głowy! Nie bawmy się w przebieranki! Nie chcesz się bawić w przebieranki? Nie, bo wolę się bawić w... Pirata? Pokaz mody! Och, Ruby! Ale fantastyczny pomysł! A wiesz już, co założysz na nasz pokaz? Nie mam pojęcia, Luizo. Zobaczmy, co tu mamy. Jako słynna światowa projektantka mody Ruby LaRose, sądzę, że w tej sukience będziesz świetnie wyglądać na naszym pokazie mody. Och, faktycznie leży idealnie, panno LaRose. O! Jako słynna projektantka mody, Louise Lala, uważam, że ta piękna sukienka jest wprost stworzona dla ciebie. Ulala! To znaczy panno, lala! Nasz pokaz mody będzie prawdziwie przełomowy. Pirat! Teraz musimy znaleźć strój dla Maxa. Nie może mieć za dużo koronek. Nie, musi być w sam raz. Nie uciekaj, Max. Sprawdzimy, jak w tym wyglądasz.
Dziękuję, Max. Jest trochę przedługa. I dlatego zepniemy ją tym paskiem. Ach, panno Laros, jeśli chodzi o modę, jest pani niezrównana. Dziękuję, panno Lala. Idealnie. Pomyślmy, co jeszcze nam potrzebne na pokaz mody? Już chyba wiem. Poszukajmy jakichś butów. Jasna sprawa. Pirat! W tych butach trudno się chodzi. Prawdziwa modelka musi się nauczyć chodzić we wszystkim. W tych butach będziemy wyglądać naprawdę bosko na naszym pokazie mody. O, trzeba znaleźć buty dla Maxa. Idealne! Pirat! Maksiu, luneta nie będzie ci potrzebna. Przymierz lepiej te stylowe buty. Nie wierć się! Tak. Idealnie pasują ci do sukienki, Max. Są bardzo modne. Założę się, że nasz pokaz mody będzie prawdziwym hitem tego sezonu. Jeszcze nie skończyliśmy. Brakuje nam jeszcze kilku drobiazgów. Czas na dodatki! Przyda się pani szal, panno Lala? O, ależ tak, panno Laros. I chyba też chce jakieś bransolety? Doskonały wybór. Max, nie jesteś jeszcze gotowy. Proszę, przymierz to. Idealnie. Czegoś wciąż mi tutaj brakuje. Chyba wiem czego. Żaden strój nie jest kompletny bez... uroczego kapelusika. O, Ruby, mogę go założyć? Oczywiście. Jak wygląda? Wprost olśniewająco. Proszę przymierzyć ten, panno Laros. I jak w nim wyglądam? Przepięknie. Max, też musisz mieć kapelusz. Bardzo proszę. Jesteś bardzo elegancki, Max. Panno Lala, chyba możemy zaczynać nasz pokaz. Całkowicie się z panią zgadzam, panno Laros. Babciu, przyjdziesz do nas? Nasz pokaz mody za chwilę się zacznie. Pokaz mody, mówicie? Chętnie, ja też się przygotuję. Nie mogę się doczekać. Pirat! Proszę państwa, uwaga, uwaga! Panna Laros i panna Lala zapraszają na swój wspaniały pokaz mody. Arrr. Jestem gotowa! Zapraszamy wszystkich do świata mody. Urocza panna Louise Lala jest wcieleniem klasy. Pięknie, pięknie. Arr. A teraz olśniewająca Ruby Laros w pięknej sukni z rękawiczkami, naszyjnikiem i super szałowym kapeluszem. O, fantastyczne. Arr. Za chwilę na wybieg wejdzie nasz ostatni model. Niezwykle przystojny i niezwykle modny Monsieur Max. Arr. Cudownie, cudownie. Co za wejście. Ale mam wrażenie, że czegoś tu brakuje. Czego, babciu? Tej papugi. Przecież chyba wszyscy doskonale wiemy, że bez papugi na ramieniu nie pokazałby się w porcie żaden modny... Pirat! Arr! Strych babci. He, ojejku! Proszę bardzo, to właśnie mój strych.
Jest większy niż myślałam. Jest duży i zagracony. Zagracony? Mogłabym spędzić tutaj cały dzień, a ty, Max? Skarby. Coś takiego. Od lat nikt nie zaglądał do tej skrzyni. Nie, Max. Jeśli macie ochotę, wybierzcie sobie ubrania, żeby się poprzebierać. Babciu, możemy? Pobawcie się, a ja zrobię wiosenne porządki na dole. Wrócę za chwilę, żeby sprawdzić, jak sobie radzicie. Dobrze, babciu. Na pewno będziemy się świetnie bawić. Co ty na to, Max? Skarby. Nie, Max, to pudełko należy do babci. Chodź, poprzebieramy się. Od czego by tu zacząć? Już wiem. Spójrz, Max, tyle koronek i falbanek. Czy wyglądam jak księżniczka? Skarby. Nie, Max, babcia powiedziała, że od lat nikt nie zaglądał do jej pudełka. Muszę sprawdzić, czy ta sukienka dobrze na mnie leży. Ojej! Oczywiście, że zechcę z tobą zatańczyć, miły książę. Co ty robisz, Max? Skarby. Teraz znajdziemy jakieś ubranie dla ciebie, braciszku. Tu są stare ubrania dziadka. Pobawmy się w sklep. Możesz być klientem. Co my tu mamy? Wydaje mi się, że to będzie na pana pasowało. Obawiam się, że pańskie spodnie wymagają drobnej poprawki. Już, świetnie. Może dobierzemy inne części garderoby? Aha, zobacz, co znalazłam, Max. Max? Ze skarbem. To pudełko należy do babci. Nie wolno do niego zaglądać. Dziękuję. Znalazłam coś, co będzie leżało na panu jak ulał. Jeśli wolno mi wyrazić swoją opinię, to doskonały wybór. Zdaje się, że tam są kapelusze, Max. Zajrzyjmy do tych pudeł. Dużo kwiatków. Za dużo piór. To doskonale pasuje do księżniczki. Oczywiście ostatni taniec jest dla ciebie, mój książę. Najpierw muszę sprawdzić, co robi Max. Max? Max? Nie wiesz, gdzie się podziało pudełko babci? Skarby. Poszukajmy kapelusza dla ciebie. Przymierz tę czapkę. Zimę. Nieodpowiedni dla mojego księcia. Pasuje, proszę pana. Płaci pan $5. Ding!
i zapraszam ponownie. Życzę miłego dnia. Ciekawe, czy babcia ma jakieś buty, które pasują do tej sukienki? Och, te są wprost stworzone dla księżniczki. Prawda, że jestem szykowna i... elegancka, Max? Ty też potrzebujesz butów. Buty to podstawa. Może znajdziemy coś w kredensie? Spójrz, Max, znalazłam buty, które kiedyś nosił dziadek. Włóż je, proszę, a ja poszukam torebki. Skarby! Zobacz, co znalazłam, Max. Ciszku, jak otworzyłeś pudełko? Max, myślałam, że ten klucz już nigdy się nie znajdzie. Och, jak pięknie wyglądasz, Wnusiu. Kogoś mi przypominasz w tym stroju? Dziadka. Dziadek i ja byliśmy ubrani tak jak wy na corocznym zjeździe króliczków. To wspomnienie cenię ponad wszystkie skarby świata. Skarby! Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Joanna Kuryłko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulowska, Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kawęcka, dialogi Joanna Kuryłko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego, dźwięk Wiesław Jurgała, montaż Danuta Rajewska, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, tekst piosenki Wiesława Sujkowska, kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Jan... Wersja polska, SDI Media Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi Marcin Bartkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Katarzyna Tatarak-Walentowicz, Iwona Rulewicz, Agnieszka Kunikowska, Anna Apostolakis-Gluzińska, Anna...